Wojciech Janka, wieloletni dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, odchodzi na zasłużoną emeryturę. W ZGKiM pracował przez 26 lat. Czuwał nad wszystkimi procesami, które miały na celu unowocześnienie zakładu. Udało mi się, no oczywiście nie samemu, bo decyzje miasta i przyzwolenie miasta, a potem przy pomocy współpracowników wybudować od zera na początku lat 90. duży zakład zagospodarowania odpadów. No dzisiaj to już jest zakład historyczny, pierwszy w kraju, ale cały czas modernizowany, spełniający wymogi prawne. Wojciech Janka za punkt honoru postawił sobie wyrobienie u Zielonogórzan dobrych praktyk związanych z segregacją odpadów. To się udało. Zielona Góra jako jedno z pierwszych miast w kraju zyskała nowoczesne składowisko odpadów, a Zielonogórzanie zaczęli korzystać z charakterystycznych kolorowych pojemników na papier, tworzywa sztuczne i szkło. Stworzyliśmy system gospodarki odpadami, który został w 1993 roku uchwalony i który sukcesywnie realizowaliśmy aż do dzisiaj. Były już dyrektor za ponad ćwierć wieku pracy otrzymał list gratulacyjny z rąk prezydenta miasta Janusza Kubickiego. Panowie nie kryli wzruszenia. Przez ostatnie 11 lat Janusz Kubicki ściśle współpracował z dyrektorem ZGKiM, ponieważ władze Zielonej Góry bardzo poważnie traktują sprawy mieszkaniowe i gospodarkę odpadami. Kubicki żartował, że w pewnym sensie zazdrości dyrektorowi, który po prostu na emeryturze będzie mógł odpocząć. Jest to osoba, która 26 lat pracowała w tej jednostce, więc znają na wylot. To ona stworzyła gospodarkę odpadami w mieście, selektywną zbiórkę wiele, wiele razy wcześniej niż wymyślili to w Warszawie. Czemu zazdroszczę? No bo w tej chwili jeszcze te emerytury, które są teraz naliczane, są normalne. Podejrzewam, że jak my będziemy mieli przejść na emeryturę, to może już być mniej normalnie, więc cóż, każdy ma do tego prawo, aby odpocząć na zasłużonej emeryturze. Mam nadzieję, że pan Janka będzie nam jeszcze pomagał, doradzał. Nowym dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej został Wiktor Fanajło, również wieloletni pracownik zakładu. Z ZGKiM związany jest od 18 lat. Jak podkreśla, wszystkiego nauczył się od swojego poprzednika. To dyrektor Janka mnie przeprowadził przez życie, bo za niedługo będę miał 18 lat pracy w ZGKiM, czyli pełnoletność już osiągnę. I ta współpraca bardzo pozytywnie oceniam. Na przestrzeni tych lat bardzo dużo się nauczyłem od dyrektora. Fakt, że zajmowałem się mieszkaniówką do tej pory, w tej chwili zakres jest o wiele szerszy, bo dochodzą również tak zwane śmieci, mówię w skrócie. Wojciech Janka żegna się z pracą, ale jak podkreśla, jest do dyspozycji i służy pomocą i doświadczeniem. Cały czas pełni również funkcję prezesa Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast.